Witajcie, kochani. Mamy wspaniałą wiadomość dla wszystkich zorientowanych w Trójmieście, dla wszystkich, którzy mogą przyjechać do Trójmiasta i dla wszystkich, którzy będą obecni na kolejnym konwencie wiedzy alternatywnej. Drugiego dnia, właściwie w niedzielę 17, mamy dla Was wyjątkowe warsztaty. Warsztaty świetlistej transformacji. Nie są to warsztaty, na których o nich opowiadamy. Nie są to warsztaty, na których mówimy o tym, którym się udało i na którym cytujemy Dalaj Lamę. Są to warsztaty, na których każdy uczestnik od pierwszego momentu wejścia w rytuał, a więc od momentu przejścia przez próg miejsca, w którym tworzymy warsztaty, znajduje się sam w procesie. Znajduje się w świetlistej transformacji, którą obserwuje w sobie, którą w pewien sposób również kieruje, strumieniuje w tych obszarach, które chce, które uznaje za warte pracy. Jest to warsztat, który bardzo skłania Was do spojrzenia wewnątrz, który zgłaśnia Wasze możliwości analityczne, ale również, który pozwala zauważać globalną, świetlistą transformację. Który pozwala wyczulić się na to, co Ty, jako jednostka ludzka, jesteś w stanie wnieść do tego ogromnego ruchu, ogromnego pływu, w którym właściwie w tej chwili ludzka świadomość wzrasta, kwantowo przeskakuje na inny poziom i ewoluujemy do postaci człowieka świetlistego, człowieka, który przestaje niszczyć planetę, lecz człowieka, który zaczyna o nią dbać i zaczyna ją budować. Kochani, świetlista transformacja jest takim tematem w ezoteryce, który na różne sposoby jest zawsze poruszany. Przeważnie nie aż tak wprost. Ja natomiast uważam, że wiedza, która jest bardzo istotna, która jest ratująca życie, która powinna być dla wszystkich dostępna, nie może być podana w sposób, który po warsztatach nakazuje Wam jeszcze 8 godzin siedzenia w słownikach. Nasze warsztaty są bardzo proste, niezależnie od tego, czy jesteście ezoterykami kształconymi w sztuce przez kilkadziesiąt lat, czy też jest to Wasze pierwsze spotkanie z magią. Niezależnie od tego wszystkiego, jesteście w punkcie swojego życia, w którym ta świetlista transformacja pojawiła się jako temat. Jeżeli przeprowadzimy ją razem, a bądźcie przekonani, że razem oznacza nie tylko w połączeniu z magią, również w połączeniu z muzyką, będziecie pewni, że faktycznie jesteście w tym procesie i że to się dzieje. Słuchajcie, całe warsztaty mają taką konstrukcję, jak przeważnie, że składają się z części wykładowej oraz składają się z części rytualnej. I chciałabym, żebyście mnie dobrze zrozumieli, no bo dobre zrozumienie jest podstawą porozumienia. Nie uważam za swoją pracę wykładu, który dla Was prowadzę. Uważam to za przygotowanie do rytuału, uważam to za utworzenie z Wami odpowiedniej frekwencji, ażebyście mogli w ten rytuał wejść, ażebyście mogli swoją energią przepłynąć przez jego energię, zobaczyć, czego potrzebujecie, co możecie zrobić. Ale uważam to za rodzaj wyjaśnienia, co się będzie działo w rytuale. Mimo tego, że rytuał najczęściej trwa no, około godziny, półtorej albo też dwóch, w porywach do trzech, w zależności. Nie, w zależności od tranzytów planet, od potrzeby, od flow, od możliwości. Nie, tak, wykład przeważnie trwa no, tak ze dwa, ze trzy razy dłużej. Ale jest to część, która sprawia, że Wy jesteście otwarci na to, co stanie się w rytuale. Jesteście na to gotowi. Nie jest to dla Was przedmiotem paniki. Po prostu wiecie punkt po punkcie, co będzie się działo, w jaki sposób możecie w tym zauczestniczyć. No i oczywiście, co możecie zrobić w tym rytuale, biorąc pod uwagę, że niezależnie od jego tematyki, magia anielska sprawia, że przestrzeń i czas otwierają się w życiu człowieka. Tak więc, jeżeli masz w sercu jakikolwiek cud, jakąkolwiek prośbę albo życzenie godną wniesienia na ołtarz, wtedy się to dzieje. Mało tego, zaskoczę Was po raz drugi, za swoją pracę nie uważam również rytuału. Uważam to za formę sztuki, uważam rytuał za najwyższą rzecz, którą mogę robić, za najbardziej istotną rzecz, którą jako człowiek mogę stworzyć, ale nadal w tym punkcie nie ma jeszcze mojej pracy. Moja praca jest w tym, jak to dla Was zadziała. Moja praca jest w efekcie, który te warsztaty i ten rytuał spowodują w Twoim życiu. Moja praca nie jest w tym, że wszyscy się fajnie pobawimy, pogramy, później się rozjedziemy do domów i jak gdyby nigdy nic. Słuchajcie, tłumaczyłam to już w osobnym filmie. Rytuał to nie jest pigułka, którą weźmiecie przez parę godzin, Was trochę poklepie, zobaczycie fajerwerki pod powiekami, będziecie mieli dużo pytań i później tak jakby wychodzicie spod tego oddziaływania. Zupełnie nie. Rytuał i energia rytualna, a zwłaszcza magia anielska, działa dopóki ma taką potrzebę działać, a więc działa bardziej jak ayahuasca. Jest takiego rodzaju procesem, w którym energia się buduje, kumuluje i uwalnia,
w zależności od tego, jakie zadania jej powierzyliście. Więc ten rytuał trwa, dopóki nie spełni Waszych intencji. Zdarza się, że osoba jest jednocześnie w kilkudziesięciu rytuałach, zdarza się, że we wszystkich, tak jak ja, ale przede wszystkim ważne jest, żebyście wiedzieli, że świetlista transformacja to nie jest czymś, co wydarzy się na tych warsztatach, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, i od tej pory Wy nie macie już nic do roboty, właściwie to się dokonało, Wy tylko będziecie siedzieli z założonymi rękami i czekali, aż Wasze życie wytransformuje w swoją świetlistą formę. No zupełnie nie. Jest to początek procesu, jest to cała energia, która jest Wam potrzebna do tego, żeby przejść przez granice działania, jest to wyczulenie Was na sposób, w jaki odbiera się komunikaty od Wszechświata, jeżeli ma on Wam pomóc w tym procesie. Jest to lekcja dotycząca tego, jak również w mocy w działaniu łączyć się z istotami anielskimi, archanielskimi, ale również w jaki sposób łączyć potencjały z innymi ludźmi poprzez różne czynności i różną rytualistykę. No przede wszystkim, biorąc pod uwagę tak wielką ilość wiedzy, która jest do przekazania, nie obawiajcie się tego, bo są to też warsztaty bardzo praktyczne. Co oznacza, że nasze wykłady są w pewien sposób poprzetykane muzyką, mamy sety muzyczne, przeważnie trzy, i przeważnie podczas tych setów muzycznych Wy również macie możliwość zauczestniczyć, macie możliwość stać się muzyką. Zasadniczo tłumaczę o tym więcej na konwencie. W momencie, w którym organizm słyszy muzykę, to chociażby puls, rytm krwi, oddech starają się dorównać dokładnie do tego rytmu, do tego pulsu, więc stajemy się muzyką. A więc włączenie muzyki jest w stanie przełożyć tę pewną, powiedzmy, zależność w organizmie ze stanu takiego pasywnego, ze stanu przyjmowania informacji, ze stanu, w którym staracie się zapamiętać jak najwięcej, do stanu, w którym kreujecie, do stanu, w którym jesteście prawdziwi i do stanu aktywnego. Tak więc, kochani, przygotujcie się na warsztaty świetlistej transformacji w Gdańsku. Przygotujcie sprzęt muzyczny, przygotujcie bębny, hałaśniki, dzwonki, przygotujcie wszystko, co na ten czas warsztatu, na czas naszego grania, będzie Waszym środkiem wyrazu i Waszą możliwością połączenia się z wibracją grupy. Tak, żebyśmy stworzyli jeden krąg, jeden potężny rytuał i jedne bardzo potężne oddziaływanie, oczywiście dla każdej osoby, która tego potrzebuje. Spotkajmy się po właściwej stronie granicy działania, spotkajmy się tam, gdzie masz szansę stać się arcydziełem duszy i spotkajmy się w tym procesie, bo każdy z nas o niego urośnie, każdy z nas się o niego ucenni i zdecydowanie u każdego z nas zapoczątkuje ten proces coś niezwykłego, niezwykłą przygodę i niezwykłe połączenie ze swoim najwyższym jestem. I teraz oczywiście, jak zwykle, ale potrzebuję to powtórzyć, jeżeli czujecie, że te warsztaty są dla Was, ale tak się składa, że nie ogarnęliście jeszcze magii Prosperity i nie bardzo macie pieniążek, żeby na nie zapłacić, zapoznajcie się z ofertą, którą dajemy. wymiana@akademiaducha.pl to jest mail, na który piszecie, za co chcecie wymienić swoje uczestnictwo na warsztatach. Oczywiście lista rzeczy, za które się zwyczajowo wymieniamy, jest w internecie. Wpiszcie wymiana, Akademia Ducha, wejdźcie na naszą stronę i przestańcie marudzić i szukać wymówek, że nikt Wam nie daje możliwości rozwoju duchowego. Bo dajemy Wam wszystko, co mamy, jedynie pracując nad tym, żeby wymiana energetyczna nastąpiła. Ponieważ jeżeli nie nastąpi, nie pozwolicie sobie przyjąć tego, co razem stworzymy i zrobimy. Z tego też względu spotkajmy się, zróbmy to i niech ta energia popłynie najpiękniej między nami. Miłość i moc, kochani. Namaste.